Minęła 18.30, świat się kręci. Kto przetrwa na politycznej scenie, zdecydujemy za miesiąc. On pracował z Arnoldem Schwarzeneggerem, a ona skakała z mostu i siedziała na krześle elektrycznym. Młodzi Polacy, którym zazdrości cały świat. Gościem dnia jest Monika Jaruzelska. A już za chwilę Arnold Schwarzenegger, Gregory Peck, Paul Newman i Tom Hanks w jednej osobie. Czyli niezwykłe wspomnienia dublera gwiazd światowego kina. Są zrzucani z mostów, podpalani, podtapiani, uczestniczą w kraksach. Robią to dobrowolnie, robią, bo lubią. Zaraz się o tym przekonamy. Witam bardzo serdecznie tych, bez których wiele scen w filmie byłoby niemożliwych. Dublerzy Anna Komorowska i Andrzej Zbrożek. Witajcie. Dobra. Pan Andrzej miał trochę inne zadania. Był pan na planie filmowym, posłuchajcie, to jest niebywałe, z Arnoldem Schwarzeneggerem, Paulem Newmanem, Gregory Peckiem, Bartem Lancasterem i Tomem Hanksem. Dlaczego potrzebowali pana pomocy? Potrzebowali mojej pomocy, bo powiem buńczucznie, byłem bezkonkurencyjny, ale to jest żart oczywiście. I producenci nie mieli wyboru, ponieważ w Meksyku wszyscy dublerzy i kaskaderzy... A pan mieszkał w Meksyku. Tak, sięgali głównym aktorom zaledwie do ramienia. I byli śniadzi, mieli czarne włosy i trudno było z nich zrobić, nawet najlepszy charakteryzator nie był w stanie z nich zrobić podobieństwo. To pan był egzotyczny aktora. Ja właśnie dlatego, że byłem biały, wysoki i mam jasne oczy i w związku z tym... No ale to chyba nie wystarczyło, jeszcze potrzebne było to coś. Tak, oczywiście dobry charakteryzator z mojej twarzy mógł zrobić wszystko, natomiast potrzebna była długa, uciążliwa praca, żeby do tego dojść, a ja zaczynałem od zera, bo ja zaczynałem, po prostu przyszedłem do kina z ulicy, można powiedzieć. Także producenci... Ja też przyszłam z ulicy. Właśnie, dlatego producenci włożyli duże pieniądze, żeby zrobić ze mnie materiał, a potem materiał na dublera, a potem dublera. I potem oczywiście jeszcze były małe role w kinie, byłem już jako aktor drugiego planu. Występowałem w reklamach telewizyjnych, występowałem w różnego rodzaju programach. Ale panie Andrzeju, z którym z tych aktorów zaprzyjaźnił się pan najbardziej? A, to z wieloma. O, z tym, co w tej chwili go widzę, Benicio del Toro, wspaniały, sympatyczny pan, zresztą mówiący po hiszpańsku, bo on pochodzi z Puerto Rico. Z nim nie miałem najmniejszych problemów, żeby się zaprzyjaźnić. Poza tym znakomity był Gregory Peck. To była wielka legenda światowego kina, kina Hollywood, a jednocześnie niezwykle sympatyczny człowiek, prosty w obejściu, skromny. Pamiętam, że był taki zwyczaj, że dubler zawsze stawał się także jak gdyby asystentem głównego aktora. Więc ja z nim chodziłem pod rękę, sprowadzałem go do głębokich kanionów, gdzie często trudno było zejść. Odbił mu pan partnerkę, bo tańczył pan tak. Ale to z jego winy, bo wtedy miał jakieś problemy z nogami. Mamy dla pana Andrzeja i dla państwa także niespodziankę. Proszę bardzo uważnie oglądać. Tak, tak. Time of change. It was a time of passion. A to jest Jimmy Smith. Uwaga. No, kto to tańczy? No. Kto tańczył? Tam tańczył, to był inny aktor, to była zła scena, to był Jimmy Smith, wysoki aktor, jeszcze wyższy ode mnie, który tańczył, ale była druga scena, którą tańczył Gregory Peck i tym Gregory Peckiem byłem ja. Czyli miał pan w ramionach Jane Fonda? Miałem ją w ramionach, tak. Tuliła się do mnie. To nawet ja pozazdroszczę. Ja wykorzystywałem tę okazję, ja się do niej tuliłem, mówiąc szczerze. Ale tak naprawdę jestem ciekawa, co pan robił na planach tych filmów, bo już wiemy, że był pan asystentem, już wiemy, że tańczył pan za Gregorego Pecka z Jane Fondą, a w przypadku innych aktorów, o których wspomniałam. Tak, więc ja pracowałem jako dubler, były jak gdyby trzy kategorie dublerki. Dubler kaskader, gdzie zastępowałem aktorów w scenach niebezpiecznych, dubler, fotodubler, gdzie aktor
nie musiał być potrzebny do jakiejś sceny zbiorowej. Wtedy doskonały charakteryzator robił z mojej twarzy aktora i wtedy przy odpowiednim ustawieniu kamery, odległości i tak dalej, filmowano mnie jako głównego aktora. Oczywiście to wymagało wyjątkowej już finezji ze strony charakteryzatora i osoby filmującej, prawda? No i czuł się pan wtedy trochę i jak? Wtedy czułem się jak główny aktor, tak. A trzeci typ dublerki, ten najprostszy, który był w sumie też bardzo potrzebny aktorom, bo tam aktorów się bardzo szanowało, zwłaszcza takie legendy jak Lancaster, jak Gregory Peck, jak Anthony Quinn, a ja z nimi pracowałem. Także żeby ci główni aktorzy nie męczyli się przy ogromnej ilości powtórek i tak dalej, więc wszystkie przygotowania sceny wykonuje się także z tak zwanym standing, taki dubler techniczny, który jest od samego początku... Ameryka, u nas jest jeden dubler i... Od samego, nie ma podziału, czyli ja załóżmy byłem dublerem tym technicznym także dla głównego aktora od momentu, kiedy on się pojawił, do momentu, kiedy zakończył. Także to była bardzo ciekawa praca, ponieważ ja na bieżąco śledziłem całą tę kuchnię filmową. Pani Ani, w tej chwili, jak to jest właśnie czuć się, że się jest dublerem Kaskaren? Czy to występując obok gwiazdy, czy ma się takie poczucie? Bardziej mi się pytanie jako że kobieta. Że się jest w cieniu? Że jest się mniej ważnym, bo tamtej osoba się bardiej o nią dba. Ale charakteryzatorzy się bardzo nas troszczą, tak samo jak aktorów. Nie, ale nie o to chodzi. Czy jest mniej ważne, że coś się może pani stać, a tamta osoba jest bardziej cenna? Czy wręcz przeciwnie, coś takiego się uruchamia? Ja myślę, może że żeśmy... ona jest, ale ona by nie dała rady w życiu tak skoczyć jak ja. Jesteśmy raczej właśnie skoncentrowani na tym, że jesteśmy wybrani. Jesteśmy też wyjątkowi, tak samo jak aktor zostaje wybrany do sceny, tak samo my jesteśmy wybrani do dublowania tej, ja tutaj mówię o aktorce. Jakie było pana największe marzenie zawodowe i czy ono się spełniło? Więc trudno powiedzieć, żeby to było marzenie, bo ja nigdy nie marzyłem, żeby znaleźć się tak blisko legend światowego kina. To był przypadek, ale jeżeli tak, to się spełniło. Bo pracowałem właśnie z tymi wszystkimi słynnymi aktorami. No, dodatkowo współpracowałem z kobietami, z Jane Fondą, z którą tańczyłem w walce, jak już powiedziałem. Była taka aktorka Silvana Manga, no, taka aktorka włoska już starszego pokolenia, dosyć znana była też. Też z nią współpracowałem. A w filmie Dune pracował też taki piosenkarz, który był wtedy aktorem, Sting. I on grał jedną z głównych ról właśnie w filmie Duna, który był to pierwszy mój film, w którym ja pracowałem, w którym miałem przyjemność pracować. No, powiem szczerze, że można tylko pozazdrościć. Naprawdę powinien pan książkę o tym wszystkim właśnie napisać. Właśnie piszę. A pisze pan. Tak czułam, że to musi tak się skończyć. Fajnie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.